Witamy Was bardzo wszystkich serdecznie! To już po raz trzeci będziemy śpiewać kolędę. Ja może zacznę od tego, szanowni Państwo. Dzisiaj, tak jak co roku, nie jesteśmy wojewodą, senatorem, posłem, nie jesteśmy wójtem, nie jesteśmy dyrektorem. Ja jestem dziekanem! No dobra. Dziekana zostawiamy, tak? Prowadzących też zostawiamy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy burzystami. To jest naprawdę niewiarygodna przyjemność i radość widzieć Was tutaj, szanowni Państwo. Wyglądacie po prostu nieziemsko. Nazywam się Sylwia Bić, pracuję w Jesteśmy w JazzClubie i strasznie tu kolorowo. Anioły jakieś chodzą tutaj koło nas. Inne stwory. Mnóstwo innych postaci, wszystkie związane oczywiście ze świętami Bożego Narodzenia, ponieważ dzisiaj nagrywamy kolejną, trzecią, czyli to już taki nasz mały jubileusz, kolędę dla Gorzowa. Może trochę inną niż te z lat ubiegłych, ale myślę, że będzie równie sympatycznie i równie świątecznie. Nagramy kolędę i co dalej z tą kolędą? Kolęda zostanie wydana w postaci płytowej i będziemy ją rozdawać przy różnych okazjach, między innymi podczas Wigilii dla Gorzowa. Człowiek choinka, pan wojewoda Świropo, dobry wieczór. Już tekst kolędy pan zna? Nie zdążyłem przeczytać, po pierwsze ciemno, po drugie z takiej ciemności to trudno rozczytać. Ale śpiewać pan potrafi. Chciałbym. Skąd pomysł na przebranie? Pozwolę sobie jeszcze... To jest przebranie, to jest pomysł moich dziewczyn z urzędu. Gratulujemy pomysłu, dziewczyno z urzędu. Sobie żal i myśl, że nie jesteś sam. Ład magię tą, zrób krok, by oddychać ją. A za oknem świat zaklęty w białą bajkę stanie się. W uszach słyszeć będziesz dzwonki sań, co pędzą prosto w śnieżną dal. Wtedy pierwsza najjaśniejsza z gwiazd wyznaczy jeden wspólny szlak, gdzie podążać będą serca wszystkich nas. I dlatego znów stajemy wspólnie, nucąc pieśni, co przypomnieć ma nam wszystkim o tym, że święta to magiczny czas, który zawsze łączy nas. Niech ich ma